Siemaneczko dla wszystkich, pozdrawiamy panowie. Godzina jest 3:40. Wyjazd na Kielce po kontener. Coś tam nagramy. Minus 2, wszystko zamarznięta. Patrzcie, zamarznięta kałuża nawet. Niech troszkę pochodzi auto. Ciężko ładować. Wkrętarkę. Przedczyk uspał. Uszczelnię wszystko. Jest. Wszystko mam, wszystko mam. Niech troszkę pochodzi. Ile? Minus 2. Dobra, coś tam dogramy, jak wyjeżdżamy. Garaż jeszcze muszę przymknąć, bo coś brałem. Pasy. Oj. Tak wygląda nasz wyjazd. 3:40. Na czwartym jestem z kolegą umówiony. Szyba niech trochę puści. Zimno, zimno. I teraz lęgi dajcie, zobaczcie. Minus 2, tak zamarznięte wszystko. Coś tam dogramy, trasy troszkę. Pozdro, wsiadam do auta. Wylatujemy panowie na S7. Kierunek Warszawa. Troszkę temperatura wzrosła. 2,5 na minusie. Jest 5:20. 5:33. Nie widać. Tak wygląda wyjazd z Elbląga, jakby ktoś nie wiedział, na S7. Mamy 500 km koło Kielcy. Dogramy coś tam. Planujemy przyjazd gdzieś na 10:00 tam. Warszawa będzie ciężko w piątek. Będą korki pewnie. Dobra, i jak mówiłem, znak Warszawa 300. Warszawa. Jesteśmy na S7. Szósteczka i jazda. Zobaczymy jak będzie. Nie ma co świrować, bo jest panowie lód na asfalcie, nie? Ślizgo. Dobra, do zobaczenia. Panowie, jeszcze raz sprostowanie chciałem powiedzieć, dojeżdżamy do Pasławęka, tu powiedziałem, że jest 5:40, ale się pomyliłem, bo tu zegarek jest w kółku nieprzestawiony. Jest 4:40, dochodzi. Bo zaraz znowu będą głupie komentarze, że Andrzej wyjeżdża 3:40, a tu już 5:00, to niby we Elblągu byłem tyle godzin. Każdy wiecie o co mi chodzi. Pozdrawiam, my lecimy. Jesteśmy gdzieś z 20 km za Elblągiem, 25 pozdrów. Miejscowość będzie Pasłęk. Witamy panowie, mijamy Ostrudę. Zobaczcie jaka droga. Boki prawej strony są zaśnieżone i lewej strony. Środek tylko jest wolny. Tutaj jest troszkę mniej, ale momentami normalnie jest zima ostra. Mówili przed chwilą w radiu, że ostra zima idzie. Ma być 50 cm śniegu. Znaki wszystko zasypane. Mijęliśmy Ostrudę. Zasuwamy. Jedziemy pomału, bo to niebezpiecznie. Tu w ogóle wzrosła temperatura, minus 4. No, nie ciekawa pogoda taką trasą. Ale pomału do celu. I autostrada jak zaśnieżona, lewy pas, zobaczcie. Panowie i panie, dojeżdżamy do miejscowości Płońsk. Tu jest bardzo ładnie. Nie ma śniegu. Temperatura spadła do 1,5 na minusie. My lecimy i oglądamy. Patrzcie kogo. Głos słyszycie? Nie będę reklamował, ale
słychać głosu? Bestia jest fana, rozsypała je. Baza, chodź tu. Jedziemy pauzę. Kondor siedzi. Zjeżdżamy na miejscowość Płońsk, zjeżdżamy na McDonald's. O, może teraz. Coś zjeść, kawkę i lecimy lubi dalej. Lubi sobie pogruchać, widać. Zainteresowane. Tu coś opocztowy. Chyba się coś... Pan youtuber opowiada. Zaraz pozdrawiamy pana youtubera. My tam troszkę dopiero film rzucił, nie może spać chyba. Na szczyt siada, to ma dobre wypicie. To od razu do Bębnika. Tu zjeżdżamy czy dalej? Tu? Dalej? Nie usiądą. Siadają. Lewy kolor to cię zamknę, bo zginiesz. Ja się wyboją. Dobra, pozdrawiamy, coś tam jeszcze dogramy. Taka dziura, tam ma dziurkę. My lecimy coś zjeść z kawką. Pozdro dla wszystkich. Ja się zrobiłem tam dziurę, żeby sobie wchodziły. Jesteśmy w Płońsku. Pomału nam to idzie. Mniej więcej na środku, ale to później siódma rano. Lepiej w kącie robić. Mówię, że w kącie to jakieś kuny będą się kręciły koty. Ale pogoda jest fajna do ganiania, zobaczcie. U nas jest zima. Pozdro. Zobaczymy co to za znak jest, ile do Warszawy. Warszawa 64, jest przy dziurze, nie 704. Taka wielka dziura, no to miejscowość. Dobra, i do buty dawaj. Dobra. Chodź pan! Nie byle jaki go. Nie byle jaki go, panowie, panowie, panie. Pozdrawiam na fale, są, nie wiem czy to jest para, czy to są dwa samce. Dobra, pozdrawiamy, później coś dogramy. Wjeżdżamy panowie do Warszawy. Zaczynają się już koreczki. Pogoda jest piękna. Pół na plusie, pół na minusie temperatura. Słoneczko, koreczki. My mamy Warszawę. To jest Warszawa, nie? No i będzie. Pokazuje na tym, że jakiś wypadek. Jak widać, pogoda jest bardzo ładna. Pół na minusie tylko. Słońce mocno świeci centralnie, niebo jest niebieskie do ganiania. Mamy troszkę opóźnienia, bo DPF nam coś nawalił i troszkę za dużo do silnika poszło ropy. Mamy za duży stan ropy. Mryka nam kontrolka od oleju, ale to nie, że jest mało, jeszcze dolaliśmy troszkę ropy, myślimy, że jest mało, okazało się, że za duży stan jest ropy, musimy troszkę upuścić, ale to chyba na miejscu albo gdzieś jak znajdziemy jakiś warsztat. Powinno być wszystko dobrze, będzie pan zadowolony. Zobacz co tu jest, tam wypadek jest chyba, a ciężarówka chyba, może i nie. Dobra, dogramy, jak będzie kolizja, to dogramy. Siemaneczko, w kolejnej części jesteśmy za Warszawą, kawałek miejscowość Falenty. Panowie, ze 100-150 pięknie świrują białe gołąbki. Weź przykieruj troszkę. Dasz radę? Zobaczcie jak dają. Tu nad tym drzewem. Gdzie one? O tutaj, o centralnie tu. Miejscowość Falenty. To może mnie ogląda, to wie czyje to gołębie. Sam kolor i dwa czarne. Prosto, nie? Kieruj. Świrują. Godzina jest 8:50. Bardzo ładnie chodzą, sztywno. Ten pan jeszcze lęgów pewnie nie ma, dlatego tak chodzą. Tu gdzieś ma gojemniki. Miejscowość Falenty. Tu dają. Tu? Pozdro dla wszystkich. Tu? Akurat zajechaliśmy. Gołemnik jest przy trasie. Panowie, okazało się, że zaciąg jest 2 lata, 3 lata temu robiony. I kolega Michał robił. Michałku, twój zaciąg zobacz.
jak i zbieg okoliczności. Pan goni Jasnej Budapeszty. Bardzo dobrze mu chodzą. Starszy człowiek, w porządku. Kolega tam poszedł do sklepu. My lecimy dalej na Kielce. I po trasie jeszcze zahaczyliśmy Gołębnik. Zaciąg, wykonanie piękne. Kowrotki są aluminiowe, te nie miedziane, nie, znaczy ten, ocynkowane, nie? Koło też. To Michała robota. Tak, to Michał. Michał. Nawet mi chyba wysyłał, jak robił u pana. Wyślę mu zdjęcia, czy go poznaje. Dobra, co tam, pozdrawiamy, jeszcze za chwilkę z panem porozmawiam. Gołąbki usiadły. Odeszły panu daleko? No, tam jak te hale Proszyńskiego, tam widziałem, bo to dobrze, że słońce, to mi ciekawe, to widziałem, bo chmurne to mnie widział. Pasiaki jasne, parę kolorów i Budapeszt. Osobno siedzą, fajny gołębnik taki, wyjście też ciekawe. Zobaczcie, jakie wyjście, jak domek góralski. Dobra, pozdrawiamy. Witamy panowie, tu jest Autoślot. Minęliśmy z Jasna Przytyk, Radom 21, Kielce 96. Zmiana teraz kierowcy, ja już nie jadę. Lecimy, zaraz wam pokażemy. Pozdrawiamy wszystkich chłopaków z Radomia i całą grupę. Lecimy przez waszą miejscowość, pozdro dla wszystkich. I pozdrawiamy z Łukaszka od Murzynów i Berlinów. Zobaczymy, co tu może będzie zjazd na Przytyk też, nie? Tam był zjazd. Tu będzie miejscowość Jedliński, 8 km. Coś takiego, nie wiem, co to, że zjazd na Radom, północ, 3000 metrów. Jak ktoś z Radomia, to wie, gdzie jesteśmy. A pozdrawiamy też z Radomia Andrzeja. Zabraliśmy od niego jaśniaki. Pozdrawiam, Andrzeju. I różnych. I tych, co oglądają, radomiaków. Pozdro. Coś jeszcze dogramy za chwilę. Co to za miejscowość? Radom Centrum, Radom Michałów. Radom Centrum, Radom Michałów. Było ładnie, ale też można jeszcze gonić. Tu mamy prawo Radom Michałów. My lecimy dalej. Radom Michałów prawo tutaj. Tu gdzieś trzymają jaśniaki po prawej stronie. Mocno wganiają. Cisza, nikt nie gania, każdy w robocie. A u nas by były ganiane. No mamy, co tu jest? Kielce 85. Dobra, lecimy pomalutku. Panowie, właśnie już jedziemy z tego auta. Zobaczcie, tu są gołąbki też. Pocztowe, białe. Widzicie? Tutaj gdzieś jadły. A nie, tu siedzą. O, tutaj sobie jedzą. Wjeżdżamy, a tu pełno gołąbków białych. Tu nie ma nic. Newek jeden i białe pocztowe. Zobaczcie. Kontener załadowany. Takie byki. Ten umalowany. Tu jest gołębniczek. Dużo pan ma gołębi? Panie, co pan z tym aparatem nie robię? Dobra panowie, pan trzyma 8-10 sztuk dla zabawy w takim gołębniczku. Gołębie siadły tam. Białe, pocztowe. O, tu lecą. Ale takie, powiem wam, jurne. Dobra, później coś dogramy. Witam panowie, jestem u szwagra tego pana, co kupiłem kontener. Miejscowość Daleszyce. Dobrze mówię? Tak. Daleszyce,
koło, nie będę pana nagrywał, koło Katowic. On lotuje gołębie, bardzo dobrze lata, tylko teraz tam mają kłótnie, jak to wszędzie. Mówi, że na 200 km, na 300 chcą latać. On dla takiej dystansy mówi, że dla niego za mało. Tu mam gołębniki 3. Jeszcze raz? Nie będę. Ja maratony w Lisetki, bo tam były punkty i tam się. Ja na pierwszych lotach, bo jak się nie, człowiek nie przygotuje na tego. Jaki to jest okręg? Okręg Kielecki. Kielecki, a oddział? Dalej się to. Od tego roku, no nie. Numer obrączki? 455. 455. U góry są trzy gojemniki do lotowania, bo jest dwa chyba stare, nie? Jeden młode, nie? Tak, tak. Środek. A jest tutaj jest rozpłodzik. Gołębie nawet nie rozdzielał. A skąd pan nabywał rozpłody? Od jakichś hodowców? A już chyba nie żyje ten Grzesło Ryszard. Grzesło Ryszard? Wamy i taki Dzisiu przybylak. One mi się spasowały te gołębie, ale jako oryginały od tego czy od tego nie wypalało. Dopiero złączyłem jedne na drugich i mi to zazębiło. I coś pokazują gołąbki, nie? Ale z wszystkim trzeba panowie mieć dobry materiał i ułożyć w to pracę dużo, tak jak wszędzie. Jak się odpuści, to żeby był najlepszy materiał. Ale tak jak z panem wcześniej bez kamery rozmawiałem, tak jak mówił, że tak jak wszędzie. Złość, nienawiść i każdy głupio mądry. Nie wiem co z tym sportem, zamiast każdemu pomagać. Coraz to mniejsze oddziały się robią. Wiadomo. Przechodzą na swoje te, da, nie? Im co? Im więcej oddziałów, tym więcej mistrzów. I każdy chce mistrza. Tak. Tutaj macie takie klateczki, ten pan mówi, to on ma do parowania gołąbki. Paruje normalnie. Tutaj porobił sobie fajne. A tu te pary, to co pan parzy, czy co? Tak, tak. Ja te łączę jak chcę, to wtedy mam 100%, że się nic nie podłączył jakiś, nie? Bo na rozpłodzie to... Aha, i tu one młode już będą miały, czy nie? Tak, tak. Niektóre tam nawet mają jajka. No słyszę, że już piszczy coś, nie? Tak. A to takie, to też z rozpłodu chyba, co? Czy? Tu na dole jest para takich. Krzyczą właśnie. To co spada, to tu robią mnie wkurza? No ale to co? Wkurza mnie to. Są młodziutkie takie, no. Co to jest za rasa, te sprowadzone te? Czy to pana są? To jest, mam tam rodowód z tego, to jest ten samczyk, to jest Tomka Kaczmarczyka gołąbków. Tomka Kaczmarczyka. Dobry, a samiczka to jest 215. Ona przyszła do mnie tu młódką z kipesem, ja dzwoniłem do gościa i on mi kazał składać, włożyłem ją z tym jego kipesem i ona wróciła do mnie i przysłał mi kartę na nią. A jemu i pozwolił lotować. No, on przysłał mi. Dobra, no, panowie. Ja wkładam tak bez tak. Zegara, bez niczego, tak jest po tym. No właściciel pozwolił, to był już pan właścicielem, bo kartę ma pan, to pan jest właścicielem. On mi mówi... Dobra, panowie, tak to wygląda, jeszcze sobie pogadał chwilkę. Nie ma co tu nagrywać, śnieg zaczyna padać. Witam. Propaganda. I tak to wygląda. Pozdrawiamy z miejscowości koło Kielce. Do zobaczenia. Chcesz zobaczyć, te puchary ci pokażę. O, pokażemy. Pan mnie zaprosił do środka pokazać puchary dla was wszystkich. Bo ja puchary to wszędzie widziałem, ale wiecie jak to. To jest tylko mój jeden taki puchary, jeden pokój. Zaraz pokażę mi drugi. Piękne. Malutko pokażę. Elbląskie. Elbląg. No Gdańska Elbląg to tak... Jak powiem panu Elbląg, to pan nie skojarzy. Jak powiem, że Gdańsk, to pan skojarzy. No, ale ja wiem, tam czego mierzy Elbląg, nie? No już zrobili, no. Kaczyniaki. Dobra, pokażemy jeszcze u góry. Eleganckie, przyjemność. Tutaj takie pucharki troszkę większe. Tu już pan się troszkę przyłożył. Ile pan już trzyma gołąbki czasu? Od 2004 roku. Od 2004 i półki ugniatają. Srebra i złota. Mistrza zdobył na młodych, mistrza na starych. Dwa razy super mistrza. Dwa razy super mistrza. Nie będę tam pokazywał nazwiska, bo to wiecie jak to jest. Tak to wygląda. Piękne. To musiał pan jeździć po... Jak ten był koniec sezonu, to ciężarówko. 3 lata rzędu puchar burmistrza też wywalczyłem po kolei. To dobrze, to jest widzę 14, 16, 17. Różne roczniki. Dobra, pozdrawiamy. Do zobaczenia. Komu się podobało, pisać komentarze. Tam jeszcze nagramy powrót z trasy naszej ciężkiej.
Jeszcze jesteśmy tutaj, pan chce coś pokazać, tu ma takie od jakich hodowców, tu są od kogo mówiłeś, że masz rodowody? Od Artura Pawelca. Od Artura Pawelca gołębie. Od Durkowiaka, gołąbki, Bogusza Durkowiak, tu jest Bakiera Piotr. Ale tak jak pan powiedział, ma tego dużo, ale co, lecą gołębie czy papiery? Gołębie lecą. Tu wiadomo, że trzeba szukać dobrego materiału, ale dopiero się wyciągnie coś. A od Pawelca lecą gąbki? Pokazują mi się, jestem najbardziej chyba zadowolony. Od pana Pawelca? No. No i tak to jest. Wiesz, może dlatego, że się znamy i wie co też mi co dał, nie? Ale też nie może mu zajrzeć do głowy i... Tak, ale u Artura to jest wszystko do sprzedania. Nawet najlepszego nie wie czasami co sprzedaje. Dobra, pozdrawiamy tu pana Artura Pawelca. My tak samo lecimy teraz, do mamy 500 km. Dobra, do zobaczenia. Tak jak pan powiedział, papiery nie lecą. Każdy tak mówi, kto chce do czegoś dojść. Wracamy panowie, Piotrków Tybunalski. 80 km czy 100. Tutaj jest miejscowość Kielce, nie wiem, 5 km. Zaraz pokażemy co tu jest. Łódź prosto, Tarnów w lewo, Warszawa w prawo. My na Warszawę? Gdzieś na CPL musimy zjechać. Kielce, panowie i panie, Kielce. Brawo! Jesteśmy w Kielcach właśnie, wyjeżdżamy z nich. Troszkę wjedziemy i od razu w prawo i uciekamy. Czujemy, że wjedziemy. Panowie, tu jakiś karabol. Ciężarówka w rowie. Radiowozy. Ale ostro, poszła bandą, zobacz. Cała banda i tam aż wpadła. Jeżeli banda była do końca, to by nie wpadła. Krymuchy. Dwa radiowozy, siedzi ładnie. Czy co? Proszę bardzo. Inspektory. Pokaż znaki do jeszcze. Warszawa 165. Radom 59. Gdańsk nie widziałem. Panowie, jest straszna zima. Jesteśmy od Kielc. Nie wiem, z 20 km, z 50. Mamy coś takiego na pace. Tu takie coś kupiłem. Szału nie ma, ale może dojedziemy. Ale kozur jest. Panowie, zobaczcie jak śnieg pada. Normalnie jest masakra, taka zima. Muszę się tankować. Dobra, starczy. Koleżka poszedł do maka. Ja wsiadam do auta, pozdro. Na następnych odcinkach coś dogram jeszcze. Co tu jest? Na nie wyjechać nie mogę. Siemoneczko panowie,
droga jest tragedia, cały czas śnieg pada. W Radomiu nie poganiają, w Elblągu nie poganiają i w Warszawie też. Piaskarki cały czas walą. My lecimy 70 na godzinę. Śnieg daje. Jest katastrofa. Nie widać, że pada, ale pada bardzo mocno. Może pokażę. Widoczność jest taka bardzo słaba. Zobaczcie. Cały czas pada. Teraz ta szyba nas zasłoniła. Ale tu będzie dobrze widać, zaraz. Mamy do Warszawy 50, do domu mamy 350. Sypie ostro. Droga jest kasza, normalnie kasza. Wszystko marznie. Współczuję tym, co mają lęgi. Dobrze, że ja nie dałem na lęgi. Nie wiadomo, czy jutro jadę na nowy dwór. Nie ma po co. Zobaczcie, co to będzie. Tragedia. To ma do niedzieli padać. Coś zgubił. Coś mu wypadło. Zobaczymy, ile co to za znak jest. Nie, taki zjazd jest. Dobra. Nagramy jeszcze przed domem, jak dojeżdżamy. To cały czas są sady. Jabłka, srapka i brzoskwinki. Malinki. Najtańsze u dziewczynki. Zapraszamy, promocja najtaniej. Niedługo się zacznie. Panowie, nie mam już siły. Noga mnie boli od gazu. Ani mnie nie pogonimy nim. Ale będzie pan zadowolony. Dobra, nie ma co przeginać. Lecimy sobie. 70 na godzinę. Pozdro. Siemaneczko, panowie w radiu mówią, że Warszawa tak zakarkowana przez tą zimę, że masakra. Tamta strona wszystko stoi. Już nie wiem, z 15 km? Wszystko stoi albo jedzie pomalutku. My jakoś lecimy. Jesteśmy w Warszawie. Tragedia, i tak nie pogonimy, i tak nie pogonimy. Dobrze, nie jedziemy w tamtą stronę, bo była tragedia, nie? Tam wszystko stoi. Te światła to wszystko stoją. Coś tam pomału się ruszają. Zobaczcie, cały czas aż korki jakie światła. Dobra, pozdro. My lecimy, jak będzie korek, na wylocie dogramy. Panowie, my jeszcze w Warszawie, w połowie, jest godzina 18. Jesteśmy teraz my w korku. Jesteśmy jeszcze w czarnej, dużej D. Niewytartej papierem toaletowym. Dajcie spokój. Jazda bez trzymanki. Jeszcze raz powtarzam, jesteśmy w dużej G. Wiecie, o co mi chodzi. Wjeżdżają, wyjeżdżają, wjeżdżają, wjeżdżają, wyjeżdżają. I cały czas pada śnieg. Dobrze, bo tu nie jest chlapa, już się rozpuściło. Ale samochody całe białe. Dobra, ciśniemy do domu. Mieliśmy być tam 20, będziemy chyba na 23. Mamy jeszcze 3 paczki, panowie, 3 paczki! Ale tak się ruszyło, tam dostaliśmy trochę. Dobra, rozłączam się, pokażę, że będziemy wyjeżdżać. Siemaneczko, panowie, końcówka filmu. Jest godzina 20:30, jesteśmy kawałek za Płońskiem. Już na 7 S7. Lecimy już sobie na Gdańsk z dwoma pasami. Żadnych korków już nie będzie. Mamy 200 km, może 190. Ale jest biało. U nas prawdopodobnie śnieg pada. Na rynek nigdzie się chyba nie wybieram, bo to nie ma sensu. Dojadę na 12 bez spania, o 4 wyjechałem. Dobra, pozdrawiam wszystkich, wklejam filmy. Komu się podobały filmy, pisać komentarze. To będą takie wrzucane od czasu do czasu, jak coś pojadę po coś. To jedzie dla mnie. Pozdro. Do zobaczenia. Do usłyszenia. I kciukować, live, subskrybować. Ile jeszcze?
Gdańsk. Gdańsk 269. Nawet jeszcze nie ma. Buława 55. No 200 mamy. Pojazd dopiero minęliśmy. I tak to wygląda. Pozdrawiamy. Bomby sobie włączymy. Lecimy. Pozdro. Do zobaczenia na następnych filmach.